Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny pokażę wam rankedy. Wiem, że miałem dzisiaj pokazywać nowy czołg premium, jakim jest Nemesis, ale stwierdziłem, że wolę wam pokazać rankedy, ponieważ sezon powoli dobiega końca. Ile tutaj zostało dni? 12 dni do końca sezonu i chciałbym, żebyście wbili jak najwyższy stopień, żebyście mieli jak najwięcej zniżek. Dlatego postanowiłem, że zagram dzisiaj na swoim głównym koncie, ponieważ mam tutaj wszystkie czołgi i wydaje mi się, że jak zwiększę różnorodność czołgów, to będzie lepsze, ponieważ mam tutaj AMX-a 50, chociaż nie, tam beczkę też mam tutaj TVPK, CSA, ISA 7, E5, Centuriona AX, co tutaj jest jeszcze, 60 TP, Hori, także mam tych czołgów naprawdę sporo i wszystkie te czołgi w tym trybie są naprawdę świetne. Jest jeszcze Leopard, którego w sumie mogę sobie przygotować. Leopard w tym trybie też jest bardzo mocnym czołgiem. Tylko problem jest taki, że moja załoga z Leoparda jest na E50, więc dobra, nie mogę tego zrobić. Wolę mieć E50 niż Leoparda. Dobra, to ja nie przedłużam i lecimy z pierwszą bitewką w tym materiale. Rzuciło mnie na mapę Red Shire, tej mapy jeszcze wam nie pokazywałem. Zagram sobie CS-a, wybiorę zestaw z Tumikiem, tak żeby mieć lepsze kamo. I plan jest taki, żeby zająć tę stronę. Jakie są czołgi w drużynie przeciwnej? CS, STBek i RHM. Czyli 3 medy na 3 medy. Problem jest taki, że ten STBek ma inspirację. Chociaż nie, no, my mamy Juska, który ma E50M. E50M ma bardzo mocnego perka. Tylko nie wiem, czy ja chcę tutaj jechać aż tak bardzo agresywnie. Ewentualnie mogę pojechać agresywnie i odbić tutaj do lewej, żeby zrobić takiego trapa. Józek chyba też to zrobi, tak? Czy nie? Józek dostał pestka? Nie. Nie dostał, ale dostał spota. Zrobię to w ten sposób. Z tego spota, super. RHM dostał jedną pestkę, dwie pestki. To super, super. Jest jeszcze STBczek. Przebije? Przebije. Była dobra decyzja, żeby tutaj przyjechać. Tylko problem jest taki, że ten RHM może rzucić zaraz na mnie samolot, dlatego ja teraz odjadę z tego miejsca, ustawię się w tym miejscu, ten RHM raczej się tego nie spodziewa i muszę to jakoś trzymać z Juskiem. Wygraliśmy zamek. 60 TP grają na środku. Dobra, my tutaj musimy z Juskiem po prostu to utrzymać. Ja zagram tutaj wysoko. Czekam, aż przeciwnicy zaczną to pushować i wtedy ewentualnie mogę włączyć się do gry. Na razie niech Józek będzie na takiego baita. Zabijamy 60 TP za darmo na zamku. Juska wywaliła? O co chodzi? Nie, nie wywaliło go. Józek chyba chce to puszować. A, RHM się wywrócił. Okej. Okay. Jadę go podnieść. Tylko napiszę do Józka, żeby poczekał. Jadę postawić tego RHM-a. Jadę go postawić. Napisałem do TPK-a, żeby nie oddawał pozycji, bo TPK chce stąd podjechać, żeby podnieść RHM-a, co jest totalnie bez sensu. Nie możemy oddawać tak pozycji za darmo. Nie wiem, jak ten RHM mógł się tutaj wywrócić, ale okej. Okay. Spoko, wstawaj. O nie, straciliśmy TPK. O kurde. Niedobrze. Postaram się zebrać ten nalot. Muszę zebrać ten nalot. Nie wiem, gdzie jest RHM z drużyny przeciwnej. I tak samo nie wiem, gdzie jest CS. Ale i tak zaryzykuję. Muszę to zrobić. Czy ja mam spota? Chyba nie. Nie będę strzelać, nie będę strzelać. Nie chcę dostać jakoś głupio spota. Józek jedzie przez środek mapy, okej, odcinamy ich. Dobrze, dobrze, bo zaraz zobaczę, ile HP ma ten. Aha, bo nie mają mawka. Dobra, to dlatego ta bitwa jest taka łatwa. Ma to sens, ma to sens. No to co? Farmię te. Okej. Okay. Powiem tak. Aha, drugi Amorak w STWK. Co tu się stało w tej bitwie? Dwa Amoraki. Co prawda, ten gracz był na awku. A to jest akurat taki dosyć popularny bug na tym trybie, że kogoś wywala i nie może nic zrobić. Potem trzeba zresetować grę. Ogółem, ten tryb jest pełen takich niefajnych smaczków, niestety. Tak samo jak my teraz trenujemy do turnieju 7x7, który jest właśnie w tym trybie. To czasami jest tak, że jedna albo dwie osoby nie mogą nic kompletnie zrobić i trzeba wyjść z bitwy, potem trzeba wejść do garażu. I dopiero potem dać bitwę, bo w innym przypadku nie można dać żadnego czołgu. Mam nadzieję, że WG to naprawi, aczkolwiek wątpię w to. Wiecie, jakie WG ma podejście do niektórych rzeczy. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem, dostałem 24 punkty, zrobiłem 4300 uszkodzeń, ale wydaje mi się, że tej bitwy nie powinienem liczyć, ponieważ była ona w cudzysłowie ustawiona. 4 strzały i 4300 uszkodzeń, nieźle, nieźle. Tym razem rzuciło mnie na mapę Piaszczysta Rzeka i z tego co widzę, to nikt nie chce tutaj grać lightem. No to wezmę tego RHM-a. Miałem pokazywać inne czołgi, ale
jak nie ma nikogo chętnego na lighta, to trzeba zagrać tym czołgiem lekkim. Tak jak już wam mówiłem, ostatnio light w tym trybie robi naprawdę świetną robotę, co zresztą sami widzieliście. Na Ensku byłem w stanie zrobić ponad 4000 uszkodzeń takim lightem, to na piaszczystej rzece powinienem się czuć jak ryba w wodzie. No jechałem na respa, kamera do góry i rzucamy dobry samolot. Tak jest, udało się. RHM, STB, CS, Centuriona X. Drużyna przeciwna jedzie na Kalinie. Nie wiem, czy ja chcę zbierać ten nalot. Mogę chyba zaryzykować. Rzucę tam spota. Oj, to było niepotrzebne. Mogłem trzymać tego spota na nalot. Chociaż może? Czy ktoś może strzelić do tego CS-a? Tak, jeszcze dostał podpałę. Super, 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 super. Mogę teraz dać spota na tego RHM-a. Zbiorę sobie nalot i będę stąd uciekać. Nerheim też powinien dostać pestkę. Aha, Centurion, STBek. Mogę uciekać. RHM dostał. W sumie jakbym obił tego RHM-a. RHM będzie na ile? Na dwa strzały. Przedłużę mu spota. Przedłużę mu spota. Okej, okay, RHM jest w samolocie i teraz mogę chyba go dojechać. Ten RHM ma 700 HP. Jak uda mi się wygrać z RHM-em, to odblokuje mi się cała ta flanka. Ten RHM chyba nie wie, że jest na permie, prawda? Oj, nie wie. Dostał ode mnie jedną pestkę. Jest już na jeden strzał. Kończysz go tym tepekiem? Aj, czemu to... Halo. Kliknąłem strzał. Nie wiem dlaczego... Nie wiem dlaczego pocisk nie wyleciał z mojej lufy, ale... Trudno. Załaduję sobie HEK-a tak, żeby mieć tego RHM-a na jeden strzał i go po prostu dojadę. HP wygląda to całkiem ok. To prawda straciliśmy Kalinie, ale to nie jest żaden problem. O, tutaj jest ten RHM. Szybki HEK-czek. RHM w garażu i teraz mogę rozgrywać... O kurczę, oni repuszują naszą E5 i 60 TP. Oj, to niedobrze, bardzo niedobrze. Nie ma sensu, żebym zbierał to radio. Wiem, gdzie są wszyscy przeciwnicy. Muszę po prostu podjechać w to miejsce i zacząć płacić mojego TPK i E5. Zajmę się tym CS-em. CS-em albo STB-kiem. Albo w sumie tego 277. Nieważne, po prostu bylebym robił damage. Tak, żebym był cały czas w bitwie. Nie możemy być AFK takim lightem. Dobiję go? Dobiję go, super. Wypadałoby rozwalić tego TPK, który jest tutaj na blisko. Albo tego Centuriona. Czy ten STB chce tutaj pushować? Tak, STB chce pushować. Dostał traka. Możesz go skończyć tym tepekiem? Czy nie? Średnio. Kurde, szkoda, że tego nie trafiłem. Nie wiem, co robi ten Centurion. Pokażesz się? Jest centek. Kiepsko to wygląda. Tak teraz patrzę. Ten Centurion będzie chciał mnie dojechać. Nie mogę tak grać. Okej. CS rozwalił CS-a. Pytanie, co robi ten centek. Jak ten centek będzie chciał po mnie jechać, to muszę się z nim tutaj kręcić. O, jest Centurion, super. Dostał jedną pestkę. Ja się szybko schowam. Oj, 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 to był zły strzał. Bardzo zły strzał. Ktoś mi musi pomóc z tym Centurionem. Nie, no co ja robię. Oj, ja mam problem. Ten Centurion jeździ na HEK-ach. On mnie porobi. Chyba, że mogę to zrobić w ten sposób i rozwalić tego TPK-a, czy nie? Nie. TPK się schował. Ten Centurion to po mnie jedzie. Ciekawe. Dobra, nie ma Centuriona. O kurcie, było gorąco. Było naprawdę gorąco. STBek jest na jeden strzał. Mogę go złapać jakoś? Nie. Dobra, to nie ma i tak znaczenia. Wygrywamy 6-2. Tak teraz na chłodno analizując, to bardzo dobrze, że rzuciłem samolot na to radio, przez co naładował mi się drugi samolot i rzuciłem to na RHM. RHM był potem na jeden strzał, przez co wygraliśmy tak na dobrą sprawę tę bitwę, bo ja sobie rozciągnąłem i zacząłem obijać przeciwników z tej korony. Druga bitwa, również zakończona zwycięstwem. Tym razem dostałem 35 punktów, 3100 uszkodzeń, prawie 2000 po spocie, 2 fragi. Użyję bonusu do doświadczenia, wynik drużynowy. Tepek zrobił 6000. To był chyba ten tepek, który grał na koronie. Ten tepek zagrał bardzo dobrze. Nie dość, że dał w RHM-a, to potem jak ja rozwaliłem tego RHM-a, to zaczął grać na koronie na te czołgi, które puszowały E5 i STB-ka, czy tam 60 TP, nie pamiętam jaki tam był czołg na dole. Chyba tepek, bo zginął i tak samo E5. Tak, oni byli w plutonie, oni musieli grać razem obok siebie. Zatoka Małży. Po raz kolejny nie mamy lighta, a ja tak jak już mówiłem, nie chcę grać z tym czołgiem lekkim.
Zagram sobie Isem 7. Trochę troluję, ale chcę wam pokazać, jak tutaj grać innymi czołgami, a nie tylko lightami. Plan jest taki, żeby przejechać na kwadrat C2 i tam wypchnąć... Kurczę, może ten tapek zbierze info, to będziemy wiedzieć, co się dzieje. Oj, trzeba wyciszyć telefon, bo przeszkadza. Oni też zbierają info. Kurczę, niedobrze. Jak teraz myślę, to powinienem wziąć to radio. Chociaż może. Jakbyśmy spuszowali tę stronę, jest 277. Dwa razy 277. Co tam jest jeszcze? Grill. Dostanę pestkę? Nie, nie dostanę. Mamy CS-a, który zajął sobie nalot. Oni mają medy, które będą nas domykać. Co, ja chyba powinienem skrócić dystans, podjechać na tę pozycję i zacząć grać na tego obiekta 277. Oj, ten obiekt 277 źle robi, że tak jedzie. Bardzo źle robi. Ja tutaj mogę grać na wieżę tym Isem 7 i potem ewentualnie zacząć grać na tego drugiego obiekta 277. Ja 50 już jest na naszych plecach. Musimy to spuszować. Chodźcie, musimy to spuszować. Musimy spuszować tego obiekta 277. Grill jest na dwa strzały. Jak zabijemy tego 277, ta bitwa będzie wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Gdzie jesteś? Tutaj. 277 dostał jedną pestkę. Mnie teraz trochę rozleje, ale spokojnie. Jak zajmę sobie dobrą pozycję, to wszystko będzie super. Grilla już nie ma, ale zacznijcie grać na tego 277. Halo, czemu tylko ja zbieram damage? Co to ma być? Tutaj ten 277 powinien wjechać razem ze mną, próbować mnie jakoś zasłaniać, ale... Ale chyba za dużo wymagam od randomów. O kurczę, ale pestka. Był bardzo zły strzał. Bardzo zły strzał. My to musimy spuszować. Halo, oni mają tutaj trzy czołgi. Musimy po prostu wjechać w tego E50M i 277. Halo, koledzy. Jedziemy, dawać. Szkoda, że nie ma zbiorników. Obym tylko nie dostał podpały. Proszę, 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 proszę. Jak widzicie, bez lighta też można wygrywać te bitwy. Akurat na tej mapie, powiem wam szczerze, nienawidzę grać lightem ze względu na to, że jak chcemy grać czołgiem lekkim, to musimy zawsze wygrać tę stronę. A najlepszą kontrą na to jest po prostu spuszowanie tej półeczki, która jest na B5, co zresztą zrobiliśmy w tej bitwie. Zresztą sami widzieliście, ja w tej bitwie nie puściłem W na ani jedną sekundę. Po prostu cały czas jechałem, strzelałem snapy i zająłem dobrą pozycję, wypchnąłem tutaj tego grilla 277, 277 musiał uciekać i w rezultacie wygraliśmy tę bitwę. No, praktycznie do zera. Jakoś nie widzę opcji, żebyśmy stracili tutaj jakikolwiek czołg. Tym bardziej, że 50 tam już jest na dobicie. O, Batchat też już jest w garażu. Trzecia bitwa, również zakończona zwycięstwem. 24 punkty wleciało na moje konto. Zrobiłem 2,5 tysiąca uszkodzeń. Po raz kolejny użyję bonusu do doświadczenia. Wynik drużynowy. Raport szczegółowy. I lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym materiale. Mapa posterunek. Mamy lighta, okej. Okay. Akurat na posterunku ten light jest potrzebny, więc dobrze, że ktoś go wziął. Oczywiście zapytałem się, czy ktoś może wziąć lighta, bo ja tak średnio chcę grać lightem w tym materiale. Wszyscy jadą na heala, okej. Okay. Nie jedźcie tam, nie jedźcie, nie jedźcie. Oni wszyscy jadą na górkę. Tak, wszyscy jadą na górkę. Ja sobie zagram z tej strony, zbiorę info, żeby wiedzieć, co oni robią. Nasz Erhem zajmie sobie nalot. O, tego Erhema to rozleje, prawda? Tak jest, Erhema rozlało, super, super. Ja już zbieram info i zaraz zobaczymy, co grają przeciwnicy. Czysto teoretycznie mogę zagrać w kapie i... Aha. No tak. Erhem rzucił na mnie samolot, ale to nie jest żaden problem. Tak czy siak zaraz będę mógł to zebrać. Chyba, że dostanę teraz nalot. Nie dostałem nalotu. Nie wiem, czy nie ryzykuję w ten sposób. Chyba ryzykuję. Nie chcę na razie tego zbierać. Mam bicie na obiekta 277. Chodź tu. Mam spota? Tak, mam spota. Mogę być na permie. Niech ten CS zbierze to radio i będzie wszystko super. A my musimy płacić po prostu naszego 60 TP. Mamy naprawdę dobre pozycje, oni nie mogą tego spuszować. Gdzie nie spuszują, to stracą bardzo dużo HP. Tylko kwestia... O nie. Tam jest 277. Trzeba jechać do tego CS-a i mu pomóc. Tam może być też TVP. Ten CS troszkę się poczuł. Myślałem, że to sprawdził. On po prostu wjechał na ślepo. Nie, TVP jest na górce. TVP jest na górce. Tak czy siak muszę do niego dojechać, żebyśmy nie stracili czołgu za darmo. Ten 430... A, już straciliśmy czołg za darmo. Dobra. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Muszę się ustawić na płacenie tego E50M, ale i tak to kiepsko wygląda. Oj, bardzo kiepsko.
Nie podoba mi się to, co się dzieje w tej bitwie. Bardzo mi się to nie podoba. No, jeszcze nie trafiłem w tego TVP-ka. Szkoda. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Trzeba rozwalić tego 277. Okej, okay. Tylko oni nas teraz repuszują. Cofaj tym CS-em, cofaj, cofaj. Ja będę mieć bicie na CS-a. Może uda mi się go dobić? Spróbuję. Okej, okay, weszło. TVP-k nas repuszuje. Nie wiem, czy nie powinienem stąd uciekać. Zostawię tego CS-a, trudno. Nie mogę tutaj tak grać. Zajmę sobie pozycję na hula. W tym miejscu jest taka fajna pozycja, z której będę mógł kontrować tego TVP-ka i 277, jak będą chcieli to pushować. Zbierz nalot tym RHM-em. Nie, nie zbierasz? Kurde. To niedobrze. Ten 277 zebrał info. Oj, nie podoba mi się ta bitwa. Moi sojusznicy zagrali zbyt agresywnie. Pomożesz mi tym RHM-em? TVP strzelił dwie pestki. Potrzebuję jedną pestkę. O nie. Co to ma być? Ojojoj. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, widzowie. Muszę się kręcić z tym 277. Ale on mnie dopadnie. O, kurde. Dlaczego ten E50M jedzie w to miejsce, jak my mamy zajętą całą mapę? Przecież ten E50M zrobił dosłownie coś takiego. Podjechał w to miejsce, pokazał, że ma tacę z jedzeniem, podnosi pokrywka, a tam wygrajcie bitwę. Dokładnie to zrobił ten E50M. Przecież mieliśmy super sytuację. Szczerze, nie mam pojęcia, jak my możemy przegrać taką bitwę. Tutaj wszystko było dosłownie idealnie. Przeciwnicy odpuścili tę stronę. Mamy dwa naloty za darmo. Jeden tutaj w tym miejscu, drugi w tym miejscu. Mamy dostęp do radia. Co prawda ten CS też powinien to sprawdzić, zanim zaczął to zbierać, ale no nie wiem, co on tam zrobił. O, nie rozumiem. Dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Ostatnia bitwa, niestety zakończona porażką. Zrobiłem 2400 uszkodzeń, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja w tej bitwie powinienem zrobić o wiele więcej, tylko musiałem reagować na to, co się dzieje w tej bitwie. Ja tak sobie to analizowałem i wydaje mi się, że reagowałem dobrze, tylko potem właśnie ten ruch tego E50 tam wszystko zepsuł. Wszyściutko. Tak wygląda wynik drużynowy, raport szczegółowy. Jeżeli chcecie więcej materiałów z natarcia, to dajcie znać w komentarzach. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się, miłego dnia. Pa, pa.